Hejcze, witaj z tej strony Ksenomo, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale z serii Zagrajmy w przygody w Minecraft. A dzisiaj wyjątkowo, znaczy wyjątkowo, jak standardowo jest ze mną tajemniczy. Welcome to the shit. Gedrekt, wylądowałeś na swoim łóżku. Na twoim. Więc tak. Co, serio? W poprzednim odcinku, jak pamiętacie u niego, no my nagrywamy to ciągiem, to dla nas było parę minut temu, ale jak pamiętacie dobrze, jeśli oglądacie i nas śledzicie, ogólnie zacząłem stawiać na początku odcinka statystyki, ile osób mnie nie ogląda, więc jeśli tego nie robisz, zostaw koniecznie subskrypcję na kanale. Jeśli będzie 10 tysięcy subskrypcji, to ogolę się na łyso, Ej, nie, bez kitu, jak będzie te 10 tysięcy subskrypcji, serio się zgolę na łyso. No. Bez beki. Stary. Co? To wiesz co? Co? Dobra, ty chcesz 10 tysięcy na kanale subskrypcji i golisz się na łyso. No. To ja zrobię coś innego. Jeśli ja wbiję 1000 subów. No. 1000, nie 10 tysięcy jak ty chcesz, tylko 1000. No. To pierdolę, farbuje się na różowo. Nie no, stary, ja mówię, 10 tysięcy wszystkiego leś na łysła. Mordo. No. Trwałą. O nie. Dobra. Nie no, żartuję. Okay. O nie, nie mogę mieć mordo. Znaczy, generalnie to i tak tego nie wbiją, bo wbiją to pewnie za jakieś kilkanaście lat. Więc to mnie mało interesuje, ale... Albo Bóg wie kiedy, co? Nie, ja bym się dziwił, jakbyśmy zaczęli sobie tak nagrywać i dać taki... No i tak nagle, chyba tego, 10 tysięcy, no tak, chyba tak dziwnie. Ja bym, stary, był w szoku, jakbym się miał golić na łyso, nie? Znaczy, nie dosłownie na łyso, nie? Mam na pewno... Znaczy, wiem, kumam, rozumiem, spokojnie. No ale zapuszczanie włosów przez... prawie rok, to troszeczkę będzie bolało. Przez rok? No. Ja nie wiem, nie pamiętam, ile ja... Przepraszam ogólnie za internet. Odkąd byłem, wiesz... Odkąd by... Sorry, że czekaj. Odkąd, wiesz, z kim byłem, to zapuszczam włos. Trące i tak dalej, ale za cholerę, co nie, mi się nie chce tego robić, jak to się nazywa, podawiać tego domku, co nie, tak za cholerę. Znaczy, generalnie u mnie dzisiaj tak nudny odcinek, bo sobie karczuję tutaj ten teren wokół mnie i sobie pogadam na jakieś różne tematy, typu temat, tak jak uznałem w poprzednim odcinku u mnie, że no, jeśli coś was dołuje, to nie przejmujcie się tym. Bo tak jak mówi mój cytat, mój autorski cytat, wiem, może być ich setki milionów na internecie, ale to jest mój prywatny cytat, którego czasami używam przy pocieszaniu niektórych osób, czyli że szczęście jest... Gdzie karczujesz ten las? Nie karczuję lasu, tylko karczuję teren. A gdzie? Czekaj, chodź w kimę. Tu. Chodź w kimę. Wracając do tematu, czyli mój autorski cytat, czyli szczęście zawsze jest blisko nas. Albo druga wersja. Kurde. Albo druga wersja. Szczęście jest zawsze blisko. Zawsze jest przy nas, ale tego nie widzimy. Bo to jest prawda, ja bynajmniej swojego szczęścia nie widzę, ale mi ktoś mówi, że to szczęście jest blisko, bardzo blisko, ale ja tego nie widzę. Po prostu jestem ułomny. Ale miesza z tym, no nie ma co się dołować, to jest życie, tak? Nie wiadomo co nos. W ogóle, wracając do tematu odcinka, którego nagrywaliśmy przed chwilą, wy widzieliście to dzień przed tym odcinkiem, to sobie zacząłem ginąć z kilkaset razy. Dużo. Więc i straciłem ponad wszystko w jednym momencie, ale to odrobiłem. Więc no i tak. Co by jeszcze na tym odcinku powiedzieć takiego ciekawego?
Ciekawego, nie no, bejtuję, nie no, 10 tysięcy to nie wiadomo co ja bym zrobił. Znaczy, no, na 10 tysięcy. Kurwa. Dlaczego ja mam takiego pecha? Co by tu powiedzieć takiego? Wiem, zaraz wiele osób, w tym pewnie mój braciak zaraz napisze w komentarzu, zguli ten koper w końcu, zguli się, nie wiadomo o co chodzi. Nie zgolę się i co łysowam. Będę zapuszczał tą brodę cały czas, nieważne, że ona jest, jeszcze nie jest taka dojrzalsza, jakie inni mają. Mam to gdzieś, będę się po prostu zapuszczał. I co mi z... Znaczy, czy twoja broda jest dojrzalsza, czy coś takiego, no to... Tak szczerze to jeden chuj, jak będziesz tak szczerze mówił, bo no broda do broda, po prostu zaczynają ci rosnąć włosy, a czy są takie miękkie jak ja i ty mamy, bo ja też jak na razie mam te miękkie, no to już kurde inna. No i inna sprawa. No, no właśnie, więc no kurde. Powiem wam tak, zgolę się jak znajdę dziewczynę i co, i łysą wam teraz w tym momencie, co? No. Więc... I nagle takie w komentarzach, co nie minion. Ja pierdolę, wiesz, wszystko w porządku, co nie? Elo się ma Andero i nagle takie... That's so expensive. Ej. Takie, nie, przepraszam, takie... Warto było. Nie no, wiesz... Something like that, nie wiem. Wiesz, beczunio, ale... Mówię serio, zgolę się jak znajdę dziewczynę i będzie git. Jeśli ta osoba, o której teraz wspomnę, to ogląda, to się nie obraź, nic do tego nie mam, co się wydarzyło. Żyjemy dalej, po prostu zostaliśmy, można powiedzieć, przyjaciółmi. Ja się nie obrażam na ten moment, bo ani ja, ani ty... Mordo, koniec, ten temat już za mną powinieneś skończyć. Znaczy, ja już go skończyłem, ale chcę wyjaśnić, że po prostu ani ta osoba, ani ja nie zostaliśmy zranieni. I że to pobolało. 3-4 dni. Ale mniejsza z tym, jak ta osoba jest szczęśliwa, to ja się cieszę. Ja sobie swoje szczęście kiedyś znajdę. Wiem pitole dzisiaj o życiu, ale to mniejsza z tym. Co by tutaj jeszcze takiego ciekawego powiedzieć? Na pewno w następnych odcinkach po odcinku, może nie 21, ale już powyżej 30, będziemy chcieli w końcu się zabrać za przygodę, czyli taką prawdziwą przygodę, czyli walkę ze smokiem. No, moment, jak ja to mówiłem, że od 21 będziemy starać się... Znaczy no, dajmy od 30, bo od 21 my kija zrobimy. Bo 21 to będzie za chwilę, będziemy go nagrywać, więc praktycznie będziemy jeszcze robić to, co robimy. No w sumie racja, no to plus minus 30. No właśnie. Mordo, fajnie ci zrobiłem? Co żeś mi zrobił? Taki przyjacielski gest. No, beczunia, dzięki. Fajnie. A tak badewu co, nie? No. Radziłbym ci zobaczyć farmę. Zaraz zobaczę. Dobra, kto? Elites. Profesjonalny youtuber, który nie... Profesjonalny youtuber, który nie wyłącza snapa. Dobra, walić, no. To prawdopodobnie też u mnie, wiesz? Nie, to u mnie akurat. A, kurde, nie. Przepraszam, że w ogóle mam rozpierdziel taki w tych skrzynkach. No, ale mam dużo tych... Tak, chcę iść sobie skraftować łopaty w skrzynkach. Pozdro. Ej, naprawdę się... Co, już jak w craftingu układałeś? No, może nie w craftingu, ale już miałem dobra stworzę jeszcze te dwie. No, ale już sobie mówię, asy nacisnę i pyk, dobra, stworzyłem dużo łopat, więc się na pewno przyda. Jeśli chcecie się pośmieć, zapraszam do poprzedniego odcinka. No, tam dużo się rage'owałem. Bardzo. Bardzo. I poza tym, że rage'e to jeszcze lucky farty i tak dalej. Git może być? Gitaro, siema, mordo. Więc jeśli dzisiaj będzie taki... O, beka, ty, żelazo, chodź ty, stary. Co? Beczunia. Co jest? No. Co jest? Co jest? Chodź. Co ci? Chodź. Co? Chodź. Co? Chodź. Co jest? Chodź. O co chodzi? Co się stało? Beczunia.
O, żelazo. Ej, no spoko, ja też miałem. Też na odcinku mam nagrane. No, tylko że ja będę musiał sobie to wyrównać z ziemią teraz właśnie. Jak chcesz, to możesz mi trochę pomóc tego karczować. No, z miłą chęcią ci pomogę. No, dzięki, dzięki. To ja idę... No, moment, tylko odpiszę. Dobra, spoko. To ja idę sobie ziemię w takim razie karczować. Więc co tu można jeszcze powiedzieć takiego ciekawego? Można powiedzieć to ciekawego, że za niedługi czas będę zamawiał części do kompa. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu mi przyjdą. Jeśli w ogóle jeszcze dzisiaj zamówię. Byczunia. Do którego momentu? Dotąd? Dotąd, gdzie tu jest? Tak, tam na równi. Tutaj, dotąd, tak? Tak, tak. Kop, gdzie biegam? Tak, tak, tu. Dotąd, dobra. I tam w głąb do której kratki? Chodź ci pokażę, bo ja muszę iść po jedzonko, bo mam tylko trzy maczugi. Do kratki równi z... z tym. O, dzięki, dzięki. Bo ja ci dałem chlebek, bo się odwdzięczyłem. Do równi... No może tutaj tak z trzy krateczki jest. Z tym, a? No tak z trzy krateczki. Czekaj. No tak z trzy krateczki tego. Więc no takie życie. Zaraz tak w komentarzu, jak mnie będzie rodzina oglądała, to zaraz w komentarzu. Filip, co ty pierdolisz? Weź se, nie wiem, gadaj tak jak gadałeś na poprzednio na odcinkach, taki wesolutki, bla bla bla. Życie. Tyle powiem w temacie. Życie, Jezus, typowa laska. Życie. Offboard, to był błąd. Życie. A, nie tu. Życie, życie mnie mniej i ki. Hashtag. Hashtag. Ej, dobra, jestem prokoksem, co nie? Czekaj, bo zbiłem liść łapką i dostałem. Czekaj, chciałem powiedzieć hashtag, hashtag egzaminy gimnazjalne. Niech to będzie jakieś, kurde, nie wiem, punkt orientacyjny czy coś or something like. Więc no, dawaj jeszcze jakiś temat zarzuć, bo mamy już 12 minut odcinka. O czym byś chciał pogadać, gościu? Masz może łopatę? Mam dużo łopat, choć ci dam z trzy. Żelaznych? No. Dobra, git. Słuchaj, to w takim razie weź się zajmij kamieniem czy coś, a ja się zajmę tego. Spoko. Czymś. Więc generalnie no tak wyszło, ale na pewno jakieś... Przepraszam za lagi, ale na pewno... jakieś ciekawe serie się pojawią jeszcze niż tylko Minecraft, bo ostatnio tylko na kanale mam Minecrafta. No ja w sumie też. No więc na pewno jakieś vlogi też się pojawią, jeśli będzie ładna pogoda. Znaczy, ty masz jeszcze fajnie, ty możesz sobie wyjść, bo tam w polu, co nie? Ja to tak niezbyt jednak. Mogłeś zrobić odcinek, jak robisz tą kosę, więc no. Znaczy, mogłem, ale nie chciałem, bo to jest bardziej... Znaczy, wiesz, ja ci powiem, ja ci powiem tak, bo mi Trenata chciał, ja ci powiem tak, że widziałem już niektóre odcinki, jak się robi tą kosę, więc na pewno w przyszłości sam sobie taką zrobię. Ja ci mogę zrobić. No i tak, i dasz mi ją za 5 lat, kurde. Jak tak dalej pójdzie z tym koronawirusem. Nie, no spokojnie. Oj, zasięgi już poszły się walić, bo wspomniałem o czymś, którym nie można wspominać na YouTubie. Przepraszam, hashtag zostańcie w domu. Wiecie, o co chodzi. Dobra, już przestań się wydurniać. Każdy o tym wie. Trzeba tym spamić na okrągło. A poza tym YouTube nie obcina aż tak mocno zasięgu. Jesteśmy w sumie to... Nawet takie małe kanały to nawet nam chyba daje zasięgi. Jakby najbardziej... jak to Diabeł tłumaczył, bo Diabeł to tłumaczył na live, akurat wtedy byłem, słuchałem. To najbardziej, jeśli chodzi o zasięgi, to tak. Obrywają właśnie takie kanały jak Diabeł. Czy tłumaczę na jego przykładzie. Najbardziej właśnie dostajemy takie jego kanały, gdzie są takie mniej więcej pośrednie. Najlepiej to w ogóle, żeby były gamingowe, które mniej więcej trzymają się w miejscu i nie mają zbyt mocnego przyrostu.
subskrypcji, to one już wtedy dostają po dupie od YouTube'a, jeśli chodzi o zasięgi, co nie? Ja wiesz, dlaczego gamingowe dostają po dupie? Nie, tego nie wiem. Z tego względu, że wiesz, gaming, no to sama mówi, że to są gry, no to wiesz. Jeszcze raz? Gaming. Gaming, no to jest sama nazwa, no to wiesz, no to ktoś sobie siedzi, nagrywa gierki, które ktoś może sobie kupić i sam sobie pograć. No, ale są ludzie, którzy nie mogą sobie, więc oglądają po prostu to, żeby zabić, nie wiem, nudę. Albo po prostu to będą oglądać sobie, żeby później, nie wiem, stwierdzić, o jaka fajna gierka, kiedy że znam fabułę. No tak. Kiedy że znam fabułę, więc ja sobie też kupię i sobie sam osobiście przejdę. Ja tak wiele razy robiłem z niektórymi grami. Ja ostatnio na przykład na G2 ogarnąłem, że jest fajna promocja, że chyba tam 70 zł, nie? Czekaj, bo cię ścięło, bo mój internet, przepraszam w ogóle za te ścinki, dzisiaj po prostu ten internet mi dobija. Chodzi mi o to, że na G2 jest fajna oferta, że jeśli kupi... Nadal ty, nieważne ile gier, chodzi o sumę pieniędzy, że przebijesz 70 zł, to dostajesz darmową grę. Stary, ale patrz, zebrać wszystkie kody od youtuberów i mieć po prostu za free gierkę. A wiesz co, nie można, można tylko jeden kod tego użyć. No ale nie, tak samo, nie no, byka by było. Tak samo jak na tym jest tego, jaka to była. Ja w CS-ie miałem tego, K-drop. Jako tag. No, K-drop chyba. Też jest chyba chore. Tam można tylko i wyłącznie raz użyć kodu, co nie? Ale to wiesz, to niektórzy poprawią. A przykład na Steamie, co nie? W grupie na okrągłe dami. Znaczy, tylko raz może. Bo niektórzy sobie tworzą po prostu keydropy, żeby własne kody po prostu zarabiały. Oho, ścięło mnie bardzo i to mega. No, jednak dużo tego terenu różnimy na raz, więc... No. Więc tak jak mówiłem, no to stary, no keydropy to sobie zakładają ludzie, żeby dostawać te goldy. Więc no. Wiem, i dropać skrzynię i tak dalej. No. I generalnie jeszcze raz przepraszam, że to będzie taki nudny odcinek. Wiem, można, no, seria z przygód w Minecraft, ale no, przygody już się skończyły. Przygoda była w tamtym odcinku. No, była. Puścić. Tak. O, szkielecik słyszałem. Nie, no, znowu ty... Już mnie na jaskini twoi bracia, którzy już nie żyją, mnie dobili. Bracia, siostry. Chuj wie, co to było. No właśnie. To nie rozpoznasz. No właśnie. Nie wiadomo, czy ma chuja, czy pizdę. Tyle, ja rozumiem, że poprzekinaliśmy sobie w tym odcinku, nie, ale na resztę odcinka to nie. No, nie, nie. No, sorry. XD? XDerca? Więc ja troszeczkę mam tutaj roboty, bo jednak chcę sobie powiększyć ten teren, żeby mieć troszeczkę więcej, żeby zrobić sobie więcej chlebka, czy coś. Gdzie? Skąd znowu? Albo po prostu strzała po prostu odpadła z czegoś. To strzała odpadła. No. A co, dostałeś? Nie, to strzała. Nie, po prostu się zlękłem. Dobra. To strzała. No ta, jo, fajna strzała. Gitara się ma. Dobra, stary, ja idę po dirta i idę sobie to wyrównać tutaj bardziej. Ja mam dirta dużo. A to daj mi dirta. Dobra, ja to zaraz wyrównam. Spokojnie, nie, to sobie kop tego kobla. Nie, daj dirta, ja sobie wyrównam sobie. Fajnie. Dobra, padł. Więc no, taka otóż zabawa. No ale to wiadomo, że to seria jest raz tak, że można sobie pobudować, raz są jakieś przygody. No jeśli jakbyśmy mieli, no tak. Jakbyśmy mieli mody jak Rezi, no to na pewno byśmy mieli duży przygód. Znaczy, na pewno chciałbym się cofnąć do jednej z wersji i to chyba było 1.7.2. Gdzie można, no, chciałbym na pewno tam coś nagrać. Ale to nie wiem, to się jeszcze zobaczy.
Więc jeszcze generalnie macie jakiś ciekawy temat, który możemy omówić sobie na odcinkach, możecie napisać hashtag temat i my chętnie opowiemy się, wypowiemy na dany temat. Więc napiszcie w komentarzu hashtag temat i napiszcie temat, który byście chcieli, żebyśmy omówili z własnej opinii. I co? Też sobie wspomnę tak na szybkiego, wpadajcie do linku w opisach do ostatnich odcinków, które były. A co, już 20 minut? Nie, no 20 minut jest. Ale po prostu. No dobra, spoko. No nie, no to kończ już. No tu nie ma co gadać. No w sumie to i tak jest. Kurwa, nie! Dobra, stary, zostaw to. Nic się nie stanęło. Wiem, duży zapas. Więc co, my sobie pewnie pójdziemy jeszcze nagrywać dalej, albo nie wiem. Nie, już dzisiaj nie. Albo sobie po prostu zrobimy dzień przerwy od nagrywania. I sobie, znaczy, na pewno... Wiesz co, stary, myślę, że teraz to chyba dopiero w niedzielę chciałbym z tobą nagrać tego Minecrafta. Znaczy to i tak wstawiamy odcinki codziennie, więc się w którymś... No teraz tak, przez cały tydzień sobie. Znaczy wiesz, ja w tamtym tygodniu, który będzie, to też bym, bo to w sumie się lepiej ogląda niż takie, wiesz, takie co dwa dni albo co dzień, wiesz, pojawienie odcinków. Jednak jak się codziennie wrzuca te odcinki, to jednak jest inaczej, nie? No jo, racja, no ale wiesz, jednak troszeczkę odpoczynku do nas też by się przydało. Znaczy wiesz, to tam będzie tam z kilka dni przerwy, wiesz, więc... Czekaj. Chodź. Co? Chodź. No i jela. Nie, super. Można. Jak pozytywnie wykorzystać creepera? No właśnie. Znaczy bym mógł wziąć ten, to nie, ale no. Masz? Nie mam. Jelo? Więc co? No nie ma co tutaj gadać tak dużo na odcinku. Się wypowiedzieliśmy się na temat, który ja chciałem się wypowiedzieć. No, sorry, bo cię przerwałem, bo cię chciało. Nieważne. Nie? A i wracając jeszcze do tego tematu, to na pewno będą się pojawiać codziennie odcinki. Raz u mnie, raz u tajemniczego, tak jak się pojawiają cały czas. Chcesz łopatę? No, za chwilę dasz. Więc na pewno nie zestępujemy z tą serią, bo jak jest kwarantanna, to jest wena, żeby coś ponagrywać. A na pewno pójdziemy też w daleką wioskę. Znaczy wioskę, daleką dżunglę, żeby sobie tam poeksplorować troszeczkę. To na pewno. Zostaw go. Chodź co. Chodź. No więc wracając do tematu, to na pewno pójdziemy w daleką wioskę na jakąś przygodę. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, to możecie zostawić koniecznie łapkę w górę, nacisnąć ten czerwony guziczek na dole. Możecie mnie zacząć wspierać tak subskrybencjami, więc na pewno... Subskrypcjami, przepraszam. Bo to motywuje mega i możecie zostawiać też komentarze pod tym odcinkiem, bo to też motywuje do tego, że wy oglądacie tą serię. Ej lol, tarcza eliminuje tego, wybuch creepera. No wiem. Na czym stanęłem, że jeśli będziecie komentować filmy, będziemy wiedzieć, że wam się ta seria się podoba. I to zostawiajcie łapeczkę w górę, bo też widzimy, że oceniacie tą serię, myślicie własne, dajecie własną opinię, więc co. Nie byłem Ksanon, wpadajcie do wszystkich linków w opisie. Na pewno się wszystko przyda. I co, do następnego, trzymajcie się i cześć. Siema.